Dzisiaj obudziłem się z bardzo dobrym humorem, ponieważ mam już kluczyki do samochodu, którym od rana do nocy będę jeździł po ulicach Warszawy. Jak wam się podoba? Mamy tutaj Audi Q8 z 2018 roku w najlepszym możliwym kolorze, moim zdaniem. Auto o mocy 286 koni, które przyspiesza w nieco ponad 6 sekund do setki. I dzisiaj przekonamy się, jak się użytkuje ten samochód, jak się przyspiesza tym autem, jak się pakuje w ten samochód. Zobaczcie, tu jest dużo miejsca. Fotel się od razu odsuwa, jak pasażer wchodzi. I tu mamy to samo, w sensie bardzo dużo miejsca. To jest naprawdę szerokie auto. No i musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że ten samochód jest szeroki na 2 metry. Zobaczcie. Dla porównania pokażę wam. Ja mam 1,80 m rozpiętości ramion i nawet go nie mogę objąć. Masakra. Ale słabo jest testować samochód patrząc na niego, więc najlepiej jest się nim przejechać. Zapraszam do środka. Jak ci się podoba, Dominika? No jest mega wielki. Dominika powiedziała, że to jest samochód jeden z nielicznych, którymi chce się przejechać. Tak, to prawda. Dobra. Ma piękny kolor z zewnątrz. Ja... Zresztą sami zobaczycie na pewno. Ja wyglądam w tym aucie jak jakiś kierowca tira. No, jest mega malutki, jak taki obrazek. Fajnie się w nim siedzi, ale on jest ogromniasty. No dobrze, no ja się wcale nie dziwię, no mówię, jeździsz. Muszę uważać, żeby felgi nie przytrzeć, bo nie wiem, czy wiesz, on jest szeroki na 2 metry, Dominika. Rzadko który samochód jest tak szeroki, no. Patrz, jakbym chciał, to nawet bym nie mógł cię dotknąć za prawe kolano. Tak bym musiał jechać. Pamiętam, jak byłem bardzo zachwycony tym autem, jak wszedł na rynek. Rok temu, półtora roku temu, jak widziałem na ulicy ten samochód, to było takie... Wow, kogo stać na takie auto? Czy coś w ten deseń? No bo zgadnij, ile kosztował nawet ten samochód. Nie wiem, milion coś. Nie, no... 800 tak tysięcy. Prawie. 750. Ten lekko ponad 500 kosztował. Serio? To niedużo. Pół miliona złotych. Dominika. Masz tutaj regulację... Boże, czego ty tu nie masz tak naprawdę w tym panelu? On wygląda jak Tesla. Masz dwa dotykowe panele. Ten samochód jest wyposażony w niesamowitą technologię mild hybrid i to sprawia w ogóle, że samochód bardzo mało pali i jest bardzo ekonomiczny, szczególnie w mieście. Dobra, Robert, będziesz mógł jechać, jak się położysz. Jak nie? To ja idę spać, cześć. Dominika, poprowadzisz za mną? Robert, na pewno nie. Nie tym autem. Nie no, w Maybachu tak nie miałem. Kurde. Trzeba jechać. Dobra, bez przypału. No a zielony, już ciekawe, jak teraz pojedziesz. Przepraszam. A skręcany przecież. O, może sama pojedzie. Robert, nie. Dzień dobry, kierowca z tej strony. Zapraszam. O, goliłeś się. Jak mocny jest wasz w tym aucie. Naprawdę, naprawdę elegancki. To jest chyba najważniejsze. Fajne są drewniane wykończenia. To jest drewno? Tak. Tak, masz Alcantarę. Jeden minus. Ja lubię szyber dach albo panoramiczną szybę. Kamera 360, kamera 3D. O, to jest śmieszne i pierwszy raz to widziałem w Urusie. O Jezu! Robert! Nie no, to nie wyrywa. To jest taki, wiecie, taki duży SUV. Dlatego ta piosenka idealnie pasuje. Jeszcze jakby były wszędzie ciemne szyby. Czarny samochód. Wiesz, jedziesz przez miasto. Mama ma kryminał. Bardzo dużym plusem tego samochodu jest to, że ma on dużo czujników. Na przykład kamerę 360, którą teraz wykorzystam. Kurde, jak prosto. Nigdy tak prosto nie zaparkowałem. Idziemy jeść. Dobra. O, zgubił trakcję. Stop. O, szybko. Pokażę wam jeszcze jedną opcję w ogóle, bo to jest bardzo ciekawe. Tu mamy takie dwie opcje, w których można opuścić albo podnieść zawieszenie. Spróbujemy? O, i to jest jego max. Okazało się, że moja mama jest na przystanku i mogę ją zgarnąć, mam przyjemność ją zgarniać, ale jej nie widzę. Jestem pani kierowcą, zapraszam. Nie, ja żartuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę zaskoczyłem i zrobiłeś.
ten samochód jest idealny po prostu na trasę, bo jeżeli jedziesz 130-140 na godzinę, to on ci spali 7 litrów i to jest wow, jak na auto powyżej 2 ton. Jeżeli chcesz kupować ten samochód albo wynajmować i masz na uwadze to, żeby on mało spalił, żeby był pakowny, żeby miał też troszeczkę tam pod pedałem gazu, no to kurde, to nie jest najgorszy wynik. Cena powala, aczkolwiek no po to są wypożyczalnie, żeby tych samochodów nie kupować. No i ja jestem jak najbardziej zaskoczony pozytywnie tym autem. Poza tym no on jest piękny. Jeżeli mojej dziewczynie podoba się samochód tak, że ona chce się nim przejechać, to już jest naprawdę pozytywne zaskoczenie, bo ona jest totalnym hejterem wszystkich samochodów, które ja testuję. Dobra, auto wróciło tam, gdzie jest jego miejsce, czyli do domu, do Cylindersów. Bardzo dziękuję wypożyczalni za samochód. Możliwe, że następne auta będą jeszcze mocniejsze. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam, cześć, do jutra. A tak się robi backstage. Ładują youtubera do bagażnika i musi nagrywać.